Smartfony i tablety zawojowały przestrzeń publiczną, a zdaniem niektórych analityków niedługo prawie w zupełności wyprą tradycyjne komputery. Nie może być tak, że zabraknie na nich dostępu do e-maila. Czołowe mobilne systemy operacyjne opierają się na aplikacjach, dzięki którym można korzystać z konkretnej usługi pocztowej. Swoistym filarem systemu Android jest oczywiście domyślnie zainstalowana aplikacja Gmail. Ale i konkurencyjne marki coraz częściej starają się wypuszczać swoje mobilne oprogramowanie. Należy również pamiętać, że nowoczesne systemy umożliwiają pobieranie poczty do pamięci urządzenia, działając w sposób zbliżony do tradycyjnych klientów poczty e-mail. Posiadacze starszych telefonów lub osoby korzystające z usług, które nie doczekały się jeszcze aplikacji, mogą dostać się do swojej poczty również przez mobilną przeglądarkę internetową. Bardzo często adres standardowej poczty poprzedza wówczas po prostu literka M. Taka poczta dostosowana jest do rozmiarów telefonów komórkowych, posiada również uproszczoną nawigację. Z tego rozwiązania korzysta większość popularnych w Polsce usług pocztowych.